Zapraszam wszystkich do nowo otwartego sklepu sklep.mskupin.pl, na którym znajdziecie książki z wydawnictwa Helion oraz szablony template Monster. Zapraszam. Witam wszystkich z tej strony, Michał Skupin dla kanału PL Informatyk. To jest kolejny odcinek z serii CompTIA Plus. Porozmawiamy z nim o systemie RAID. RAID, czyli Redundant Array of Independent Disks. Nadmiarowa macierz niezależnych dysków. Polega ona na współpracy dwóch lub więcej dysków twardych w taki sposób, aby zapewnić dodatkowe możliwości nieosiągalne przy użyciu jednego dysku. No i takich jak podłączenie kilku dysków podłączonych oddzielnie. RAID używa się w następujących celach, razem lub osobno te cele występują. Jest to zwiększenie niezawodności, zwiększenia wydajności transmisji danych lub bądź i powiększenie dostępnej przestrzeni dyskowej. Ogólnie rozwiązanie to stosowane jest głównie w serwerach, jednak obecnie dostępne są także w bardziej zaawansowanych stacjach roboczych. Przy czym mówię tutaj o rozwiązaniach sprzętowych, natomiast rozwiązania programowe mogą być wykorzystywane nawet w mniej zaawansowanych stacjach roboczych. O tych rozwiązaniach sprzętowych i programowych powiem później. Porozmawiajmy teraz o typach RAID. Są cztery podstawowe typy, które są wymagane na egzaminie CompTIA. Ogólnie tych typów jest więcej, jednak te cztery tutaj wymienione są najbardziej popularne. RAID 0. Wymagane są do niego minimum dwa dyski. Polega on na połączeniu ze sobą dwóch lub więcej dysków fizycznych tak, aby były one widoczne jako jeden dysk. Powstała w ten sposób przestrzeń ma rozmiar taki jak rozmiar najmniejszego z dysków razy ilość tych dysków podłączonych w tej macierzy. Dane są przeplecione między dyskami, dzięki czemu uzyskuje się znaczne przyspieszenie operacji zapisu i odczytu ze względu na równoległe wykonywanie operacji na wszystkich dyskach w macierzy. Jakie inne korzyści są? Przestrzeń tych wszystkich dysków zawartych w RAIDzie widziana jest jako całość. No i przyspieszenie zapisu i odczytu w porównaniu do pojedynczego dysku. Wadami na przykład jest brak odporności na jakąkolwiek awarię dysków. No i to, że powinno się łączyć jednakowe dyski o jednakowej pojemności, ponieważ jeżeli, dajmy na to, podłączymy dysk 50 giga, to taki mały dysk, ale taki strzał, 50 giga oraz dwa dyski 100 gigowe, to łącznie będziemy mieli tylko 150 giga wolnego miejsca, ponieważ ten 50 gigowy dysk będzie zaniżał tą łączną powierzchnię. Jak działa RAID 0 na przykładzie? Mamy dwa dyski, kontroler skonfigurowany na RAID 0. No i teraz zapisujemy, jak komputer będzie widział te dwa dyski. On będzie widział go jako jedną całość. I jeżeli oba mają 100 giga, to łącznie komputer będzie widział 200 giga.
Jak są zapisywane dane na tych dyskach? Część danych jest na tym dysku, część jest na tym. I tak dalej. Niestety, jeżeli jeden dysk ulegnie awarii, dane nie są do odzyskania, ponieważ część fragmenty danych mamy na tym dysku, fragmenty danych mamy na tym dysku. Ale tak jak mówiłem wcześniej, jest to bardzo dobry sposób, aby zwiększyć prędkość zapisu i odczytu danych. Następnym typem RAID, o którym chciałbym porozmawiać, jest RAID 1, tak zwany lustrzany. Wymagane są dwa dyski. Polega on na replikacji danych, czyli drugi dysk ma te same dane co pierwszy, dzięki czemu dane są bezpieczniejsze. Przy uszkodzeniu jednego dysku nie tracimy danych. No, inne korzyści to zwiększenie szybkości odczytu danych. Rozwiązanie to ma jednak także wady. Całkowity dostępny rozmiar równa się rozmiarowi najmniejszego dysku. Czyli jeżeli mamy dysk, tak jak wcześniej, 50 giga i 100 giga, to łącznie mamy 50 giga dostępnego miejsca. Następną wadą jest możliwa zmniejszona szybkość zapisu. Przy czym w komputerach dzisiejszych no nie jest to już tak odczuwalne, jak było kiedyś. Jak działa RAID 0? Tak jak mówiłem, jest to lustrzane choćby odbicie dysku. Czyli jeżeli tu mamy dane, to tutaj mamy te same dane. Komputer nadal widzi tylko jeden dysk, ale jeżeli tu mamy 100 giga miejsca i tutaj mamy 100 giga, to ogólnie dostępnych powierzchni będziemy mieli tylko 100 giga. Trzecim typem RAID jest RAID 5. Wymaga on trzech lub więcej dysków. RAID 5 umożliwia odzyskanie danych w razie awarii jednego z dysków przy wykorzystaniu danych i kodów korekcyjnych zapisanych na pozostałych dyskach. Dzięki temu jest on bezpieczny dla danych. W razie awarii systemu system ten jest w stanie automatycznie odbudować utracone dane. Zwiększa prędkość odczytu danych. Zmniejsza się prędkość zapisu z powodu potrzeby obliczenia sum kontrolnych. Utracona pojemność, czyli pojemność, którą tracimy, tak zwany disk cost, to całkowita pojemność dysków dzielona przez liczbę dysków. Jak to działa? Mamy trzy dyski w RAIDzie. Komputer widzi to jako jeden dysk. Jeżeli te wszystkie mają po 100 giga miejsca, dostępnej przestrzeni, to dostępnych będzie jedynie 200 giga. Czyli bo łącznie mamy 300 giga, natomiast ten disk cost to całkowita pojemność, czyli 300 podzielone na 3 daje 100 giga. Od 300 odejmujemy 100, otrzymujemy 200 giga. Jak dane są zapisywane? Część jest tutaj. Natomiast tutaj jest z takim pi, są dane do odzyskania. Oczywiście te dane z, no, pomyliłem się. Oczywiście te dane są na różnych dyskach, nie na jednym. Natomiast, no jeszcze tak zrobię. To miało być C. O, coś mi to nie chce wyjść. O. Teraz
C1, C2. Jeżeli padnie nam ten dysk, to system jest w stanie otworzyć te brakujące dane, te brakujące fragmenty B2, C2 na podstawie tych tutaj danych do odzysku. Niestety powoduje to zwiększenie oczekiwania na zapis i odczyt w takim wypadku, ponieważ wymagane jest obliczanie sum kontrolnych. No ale zapewnia to jednak jakiś poziom bezpieczeństwa danych. Czwartym i ostatnim typem RAID, o którym będziemy rozmawiać, to tak zwany RAID 10. Jest to połączenie RAID 1 i RAID 0. Jest także macierz RAID 0.1 i wtedy to jest 0 plus 1, gdzie jest to RAID 0 z częścią cech RAID 1, natomiast w tym przypadku tutaj powinno to być odwrotnie napisane, jest to RAID 1 z cechami RAID 0. No i macierz taka posiada zarówno zalety macierzy RAID 0, jak z których właśnie między innymi jest szybkość w operacjach zapisu i odczytu, jak i zalety macierzy RAID 1, czyli zabezpieczenie danych w przypadku awarii pojedynczego dysku. Macierz taka składa się najczęściej z czterech lub więcej dysków, jednak musi być to liczba parzysta. Tak jak mówiłem wcześniej, zwiększona jest prędkość odczytu, jak i zapisu. No i może to wytrzymać uszkodzenie jednego dysku lub więcej dysków, w zależności, który dysk padł. Jaki jest disk cost czegoś w RAIDzie 10? Jest to połowa całkowitej powierzchni, czyli ogólnie tracimy całkiem sporą ilość miejsca. Jak to wygląda na przykładzie? Mamy cztery dyski. Oczywiście widoczne jest to wszystko jako jeden dysk. Jeżeli tu wszędzie mamy po 100 giga, to niestety tracimy połowę tego miejsca i łącznie system widzi 200 giga wolnej przestrzeni. Jak to działa w praktyce? Te dwa dyski i te dwa dyski połączone są, no tak, w cudzysłowie RAIDem 1, natomiast te są połączone RAIDem 0. Czyli tu mamy część danych, a tutaj mamy część danych, drugą część danych, drugie fragmenty. Jak widzicie, jest to odbicie lustrzane tutaj tych danych, ale jest pofragmentowane na poszczególne dyski. Ostatnim zagadnieniem, o którym chciałem Wam powiedzieć, są różnice między RAID sprzętowym i RAIDem software'owym. RAID sprzętowy wymaga specjalnego kontrolera dysku. Jest on albo wbudowany w płytę główną, albo należy zakupić osobną kartę. Skonfigurowany jest on poza systemem operacyjnym. System operacyjny nawet nie wie, czy RAID jest włączony. Zapewnia on lepszą wydajność, ponieważ jest mniejsze obciążenie procesora. Natomiast RAID software'owy, programowy, jest to komponent systemu operacyjnego. Nie wymaga specjalnego sprzętu, zapewnia jednak mniejszą wydajność w porównaniu z RAIDem sprzętowym, no i zwiększa obciążenie procesora. Ogólnie lepszym rozwiązaniem jest oczywiście RAID sprzętowy, jednak jeżeli nie mamy sprzętu, to RAID software'owy także jest dobry. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o
Rajd macierze. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam do komentowania, do lajkowania. Zapraszam na Facebooka. Zapraszam do sklepu sklepem.skupin.pl. Zapraszam do oglądania następnych filmików z tej serii. Pozdrawiam. Hej. Szczegółowe wyjaśnienie przedstawionego zagadnienia znajdziecie na moim blogu. Zapraszam. Zapraszam także na Facebooka, gdzie znajdziecie informatykę z humorem.